Adam Ślusarski. Witam w programie Stan Bezpieczeństwa Państwa. Naszym gościem jest pan Marek Matuła, komendant Związku Strzeleckiego Strzelec Józefa Piłsudskiego. Witam serdecznie. Dzień dobry. Panie inspektorze, organizacja taka jak Strzelec Józefa Piłsudskiego organizuje również czas dla młodzieży w sposób taki bardziej zdyscyplinowany, metodyczny i długoterminowy, czyli różnego rodzaju obozy i wyjazdy. Jak to wygląda w praktyce? W praktyce najbardziej, najczęściej spotykane są wyjazdy dwu- lub trzydniowe. No, ze względów czysto organizacyjnych łatwiej jest, wykorzystując sobotę, niedzielę, czyli krótko mówiąc czas wolny, no, zebrać stosowną kadrę i stosowne ćwiczenia w tym czasie zrobić. Chociaż staramy się też zawsze zorganizować taki dwutygodniowy, czy tam dwunastodniowy dokładnie rzecz biorąc, obóz w ośrodku szkoleniowym czy poligonowym w Trzciańcu. To te dwa tygodnie zawsze są takim czasem, w którym, podczas którego można zrobić wiele, wiele rzeczy, nawet tworząc pewien taki quasi-wojskowy rygor, prawda, od pobudki o 6 rano, położeniu się spać o godzinie 22, kiedy od początku do końca oferuje się młodzieży taki regulowany sposób życia, prawda. Konkretny zawsze jest posiłek o określonej porze, no i robią to, czy biorą udział w tych szkoleniach, po które przyszli zasadniczo do strzelca. Czyli od musztry, od taktyk różnego rodzaju, od szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy, poprzez strzelanie, poprzez poznanie broni, no i niebagatelną rzecz, naukę, co na pewno się przyda tym młodym ludziom, pracy w zespole. To jest pewnie najtrudniejsze, bo zawsze jest łatwiej samemu coś zrobić. Natomiast no, w kilku to już jest trochę gorzej, a w kilkunastu to już całkiem źle, bo charaktery ludzkie są bardzo różne. Natomiast na pewno pomaga to, już nie mówię tylko o jakichś tam korporacjach, ale i w tworzeniu takich zrębów myśli, myślenia i działania zespołowego. Jeżeli chodzi o budowę relacji międzyludzkich, poszło wszystko w kierunku atomizacji, w kierunku tego, że zaimek osobowy ja jest nie tyle najczęściej umówiony, tylko po prostu nadużywany. Nie mówi się my, czy też traktując jakąś szerzej, jakąś grupę społeczną, tylko człowiek jest sam. Sam wobec drugiego, sam wobec państwa, wobec Pana Boga, jeżeli ktoś wierzy, no po prostu ja. Natomiast taka organizacja jak nasza stara się, no pewnie z różnym skutkiem, większym, mniejszym, ale aby przypomnieć, przedstawić tym młodym ludziom, że oprócz tego, że on jest, oczywiście, że jest ważny, ale są jeszcze inni, którzy razem z nim tworzą wspólnotę. Jak to w praktyce wygląda, bo rozumiem, ośrodek szkoleń górskich jest to poligon wojskowy. Jadą tam strzelcy, też osoby niepełnoletnie. Szkolą tam również żołnierze, szkolą też instruktorzy ze strzelca, szkolą też osoby z innych formacji, tak. Uczą. Jak to w praktyce wygląda, bo to tak nie tak prosto zrobić taki montaż. Na pewno nie jest to proste, ale proszę pana, no, my jako związek mamy podpisaną umowę z ministrem obrony narodowej. My z kolei też, jako poszczególne tam jednostki strzeleckie, mają podpisane różne umowy z jednostkami wojskowymi. No i wojsko najczęściej, a teraz to praktycznie zawsze, traktuje poważnie tego rodzaju przedsięwzięcia. Oni się autentycznie przygotowują. My ze swojej strony no, musimy zapewnić kadrę opiekunów, no bo to jest zrozumiałe, tym bardziej, że duża część naszych strzelców no, nie ma ukończonych 18 lat, czyli jest niepełnoletnia, więc to jest
inna zupełnie specyfika. My zapewniamy opiekunów. Natomiast wojsko robi to, co robić może i co powinno w tym przypadku. Oni też, jak przychodzą instruktorzy z wojska, to nie są to ludzie przypadkowi, tylko to jednak są wybierani do takich właśnie kontaktów z młodymi ludźmi. A że, jak sam pan wie, nasi są ochotnikami, to oni są bardzo chętni. Oni tam przyszli no, nie z innych powodów, tylko po prostu dlatego, że chcą. Oni chcą. To jest już takim na samym początku handicapem, że praca na takim, jak pan wspomniał, poligonie w Trzciańcu no jest na pewno wielkim wydarzeniem, ale jest też przyjemnością. I organizacja nasza starała się i stara się, żeby takie obozy i takie poligony jak w Trzciańcu były no, niezapomnianą przygodą, która dzięki którym między innymi pomoże nam zyskać zaufanie i przychylność i tych młodych ludzi, i ich rodziców. Dziękuję panie inspektorze. Naszym gościem był pan Marek Matuła, komendant Związku Strzeleckiego Strzelec Józefa Piłsudskiego. Był to program Stan Bezpieczeństwa Państwa. Dziękuję za uwagę. Do widzenia.